Dzień dobry. Szanowni Państwo, od blisko 4 lat w Trybunale Konstytucyjnym trwa stan niezgodny z konstytucją. 3 legalnie wybranych sędziów wciąż czeka na odebranie ich przyrzeczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ten stan niezgodności z konstytucją może być bardzo łatwo zmieniony, jeżeli niezwłocznie prezydent Andrzej Duda odbierze zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przyrzeczenie od 3 legalnie wybranych sędziów. Zwracam uwagę, że rozpoczęcie w tej chwili procesu wyboru kolejnych 3 sędziów bez odebrania przyrzeczenia od tych legalnie wybranych stanowi nawoływanie do dalszego łamania konstytucji. Dzisiaj każdy, kto weźmie udział w tej procedurze, będzie utrwalał stan, który jest niezgodny z konstytucją i niezgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Z tego też względu klub Koalicji Obywatelskiej po pierwsze żąda od prezydenta Andrzeja Dudy zaprzysiężenia 3 legalnie wybranych sędziów, a po drugie do czasu przywrócenia zgodności z konstytucją Trybunału Konstytucyjnego klub Koalicji Obywatelskiej nie będzie brał udziału w żadnej kolejnej próbie łamania konstytucji i w żadnym nielegalnym wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Chcemy podkreślić, że dzisiaj każdy, kto będzie chciał przyłożyć rękę do wyboru niezgodnego z konstytucją, będzie tak naprawdę utrwalał ten stan, który pogłębia problemy Trybunału Konstytucyjnego. Raz jeszcze chcę podkreślić, że bardzo łatwo przywrócić jest, tak jak chcą tego ci, którzy cenią konstytucję, stan zgodności, jeśli prezydent Andrzej Duda odbierze przyrzeczenie od 3 legalnie wybranych sędziów. Raz jeszcze chcę podkreślić, że Koalicja Obywatelska nie będzie zgłaszać kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ 3 miejsca są tam dawno obsadzone i zgłaszanie kolejnych kandydatów tylko i wyłącznie utrwalałoby stan niezgodności z konstytucją. Dziękuję bardzo.